Hejcie, dzisiaj kolejny vlog. Ja nie wiem jak wam, ale mi kurki naprawdę humor poprawiają. A na kurczaczki naprawdę tak się fajnie patrzy i są takie naprawdę przecudne. Zresztą sami zobaczcie, jakie fajne są. Ale teraz idę wam pokazać, ponieważ przybiórki ostatnio niestety trochę się pobiły, no i nie miałam klatki i jak mój tata rozwiązał ten problem. Ponieważ mój tata jest właśnie od budowania głównie klatek i ta tutaj są właśnie budowy mojego taty. I tutaj jak widzicie właśnie mój tata tą przepióreczkę, która jak widzicie no została troszeczkę pobita, umieścił właśnie w żywołapce. I tak się prezentuje właśnie ta żywołapka. Przepióreczka ma tutaj może nie za dużo miejsca, ale przynajmniej jest oddzielona i na pewno jej bardziej nie rozdziubią. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego i rano jej się szybko zagoi. Ma tutaj picie, ma jedzenie i niech nam tutaj szybko zdrowieje. Jest położona, o czekajcie, bo w sensie włączył wentylator, jakby się zastanawiali co to buczy, ale się właśnie teraz włączył, ponieważ automatycznie się włącza, ale chciałam pokazać, że tutaj jest taka podstawka, nie wiem jak to nazwać, żeby po prostu przepiórka nie robiła centralnie na podłogę, tylko tutaj, żeby się załatwiała i to potem się wyczyści. A ja chyba wam przed chwilą powiedziałam, że włączył się wentylator, ale nie, to się włączył grzejnik, ponieważ właśnie tutaj podnosimy temperaturę przepióreczką. Żeby miały koło tych 18 stopni, żeby się ładnie niosły. Ale powiem wam, że z własnego doświadczenia wiem, że nawet przy 16 się naprawdę świetnie niosą. Mamy tutaj śniadanko dla kurek. Zaraz pójdziemy im je dać. Zobaczymy, czy im posmakuje. Jest to ziemniaczek i twarożek. A dzisiaj ładne słoneczko. Dobra. Chciałam wam pokazać, jak kurki się zbiegają, bo one się zbiegną ze wszystkich stron. Jak widzicie. Mamy też i maluszki. Tylko nie widzę tej... No, tu jest jeszcze ta leoparka z czubkiem. Szara. Jarzębata w sumie. I dajemy kurkom jeść. Wiecie, co wam chciałam powiedzieć, to to, że nie mogę się doczekać już zielonych jajeczek i mam nadzieję, że będą jak najbardziej takie, wiecie, seledynowe. Jak widzicie, kurczaczki naprawdę urosły i są naprawdę śliczne i ta tutaj legowarka jarzębata jest przecudna. Ona po prostu przychodzi do człowieka i jest taka najodważniejsza z nich wszystkich i naprawdę świetnie sobie radzi. Ruda też sobie bardzo dobrze radzi. Sileczka radzi sobie najgorzej, ale nie jest źle, naprawdę też jest odważna i też... Lgnie do człowieka i do jedzenia i w ogóle już siedziała mi na ręce, bo sama mi wleciała, a jarzębata legwarka siedziała mi na plecach. Ale no już takie szczegóły, ale to nie dlatego, że mnie atakowały, tylko po prostu są takie przymilaśne. Tutaj w ogóle, moi drodzy, zaraz koło przepióreczek zostały wstawione drzwi. Tam za drzwiami jest ogólnie taki pokoik, który myślę, że może być w przyszłości wykorzystany jako pokoik dla przepiórek, ale na razie jest tam słoma i na razie tam sobie słoma będzie. Jak widzicie, jest tutaj słoma i tam za słomą jest jeszcze jeden pokoik. A tutaj, moi drodzy, mamy mojego przecudnego kogutka rasy Auslor, który ostatnio dostał imię. Były różne ciekawe propozycje, ale imię jakie dostał to Pedro. Niektórzy mówią na niego Don Pedro, ale ustalmy, że po prostu Pedro. Pedro dlatego, że brzmi bardziej męsko niż Piotr, a jak widzicie jest naprawdę śliczny, dostojny i duży. Słuchajcie, kurki tutaj jedzą drugie śniadanko, jak widzicie. I to, co chciałam pokazać, to to, że tutaj macie pokazane, jak
kupiłam generalnie gimbala i tutaj macie po lewej stronie nagranie z gimbala, a po prawej bez gimbala. No taka, chciałam też właśnie sobie zobaczyć sama, czy będzie jakaś różnica, czy nie bardzo. W sensie, jakbym kupiła pewnie jakiegoś droższego gimbala, to pewnie by na pewno była, ale ja wzięłam takiego jednego z średniej półki raczej. A tutaj, jak widzicie, jeszcze kureczki jedzą to drugie śniadanko i chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować za obejrzenie tego filmu, zaprosić Was również do oglądania kolejnych i jak zawsze życzyć Wam miłego dnia.